Dzisiaj słyszymy w Ewangelii najpierw prolog Ewangelii napisanej przez świętego Łukasza. Ten prolog jest naprawdę wart medytacji. Łukasz mówi, że już bardzo wielu ludzi starało się opisać to, co się wydarzyło z Jezusem Chrystusem. Wie, że słowo, które on zapisze, nie będzie pierwszym słowem usłyszanym przez jego adresata, dostojny Teofil. Zasadniczo wszyscy są przekonani, że ten Teofil nie był jakąś konkretną postacią. Imię jest raczej takie symboliczne. Teofil znaczy ten, kto kocha Boga. Mam nadzieję, że tak macie na imię. I Łukasz wie, że Teofil już wiele o Chrystusie słyszał. I to jest zakodowane w tym zdaniu. Pisze ci to po to, byś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. Tam jest dosłownie słów, byś się mógł przekonać o pewności słów, których ci udzielono. Tam jest takie słowo użyte, dosłownie można by przetłumaczyć tak, byś się przekonał o sile słów, w których cię katechizowano. Nie tak przełożyć, to byłby dosłowny przekład. Byś się przekonał o sile słów, właśnie pewności słów, o mocy słów, których cię katechizowano. Ileście mieli lat katechezy? 12? Więcej jeszcze? To jest sytuacja tego Teofila. Był katechizowany i jak Hieronim to tłumaczył na łacinę, to napisał eruditus, wykształcony. Nie, udzielono mu nauk. On jest wykształcony w katechezie. Skończył teologię. Ma w sobie wiedzę. Więc rzeczywiście ci, którzy robili to przed Łukaszem, zrobili swoją pracę. Tych wielu, którzy już napisali, zrobili swoją pracę. Teofil jest wykształcony. Przeszedł gruntowny kurs katechetyczny. Ale to, co pisze Łukasz, to nie jest kolejny wykład o Jezusie, tylko to jest Ewangelia. A Ewangelia jest po to, żeby człowiek poznał siłę słów, których się uczył. Siłę. Ta siła słowa, ona może być na wiele sposobów rozumiana. To jest choćby to, co Jezus mówi, moje słowo nie przeminie. Dosłownie tam jest takie użyte słowo w greckim tekście, że słowa Jezusa, te słowa, w których Teofil został katechizowany, to są słowa, które nie mogą upaść. W tym sensie są niezawodne. Nie upadną, nie zawiodą cię. Nie upadną, to znaczy właśnie nie przeminą. Jest w nich jakaś pewność, trwałość. To jest to, na czym możesz stanąć. Możesz się na tym oprzeć. To jest to, co cię nie zawiedzie. Jest słowo od Boga, które jest twardym fundamentem, twardym gruntem pod nogami. Zastanawiamy się, na czym można swoje życie oprzeć. Łukasz mówi do Teofila, oprzyj się na słowie tym, którego cię nauczono, które poznawałeś, kształcili cię w tym słowie. Ale nie chodzi o to, żebyś tylko był mądry, tylko żebyś na nim stał jako na pewnym gruncie, na pewnym fundamencie. To słowo ma w sobie siłę, jest niezawodne, ma w sobie pewność, skała. Niebo i ziemia przeminą, moje słowo nie przeminie. Ale jest też w tym doświadczenie nie wiedzy, którą ci przynosi słowo, tylko właśnie mocy, która jest w nim ukryta. Jest takie wydarzenie ewangeliczne, ono jest w 20 rozdziale Mateusza. Ono chyba najbardziej oddaje to, o co chodzi w tym prologu Łukaszowym. Przychodzą do Jezusa faryzeusze, chcą Go pochwycić na słowie. Pytają Go o życie wieczne, czy jest życie wieczne. Ale zagadka jest taka, że Mojżesz przepisał prawo zwane prawem lewiratu. Jeśli umiera mężczyzna bezpotomnie, a ma brata, to jego brat ma wziąć żonę zmarłego za swoją żonę i wzbudzić potomstwo zmarłemu. No i oni opowiadają o takiej rodzinie, gdzie było 7 braci. Jeden po drugim mieli tę samą żonę i wszyscy umierali bezpotomnie. I na końcu pytanie,
to, kogo ona będzie żoną przy zmartwychwstaniu. Nie? I Jezus im odpowiada tak, to jest i u Mateusza zapisane, i u Marka. Nie znacie ani Pisma, ani mocy. Nie znacie ani Pisma, ani mocy Boga. Co znaczy nie znają Pisma? Mówi do uczonych w Piśmie. Znają Pismo na pamięć. Dobrze skatechizowani. Wykształceni w Piśmie. Potrafią recytować z głowy. Ale dla nich Pismo w tym momencie to jest, wiecie, to jest zbiór zagadek, nie? Olimpiada biblijna. Z przypisami znają. Mówi, nie znacie Pisma. Dlaczego? Bo nie znacie Jego mocy. Bawicie się Słowem. A to Słowo ma swoje znaczenie, ma swoją siłę. Ma siłę. Ta siła na czym polega? Że cię prowokuje do działania, do zmiany, do nawrócenia, do czynu. Nie znacie mocy. Można znać Pismo, nie znać Jego mocy. Byś się przekonał o mocy słów, których cię wykształcono. To jest niesłychanie ważny temat. Na synodzie biskupów ostatnim w Rzymie jeden z amerykańskich biskupów mówi tak, że przeprowadzili wśród amerykańskich studentów ankietę. Pytanie było, czy wiara jest racjonalna, czy irracjonalna. 99% odpowiedziało, że wiara jest irracjonalna. I teraz pomyślcie, mówią to ludzie, którzy właśnie mieli katechezę, podstawówka, szkoła średnia, jeszcze na studiach chodzili do duszpasterstwa akademickiego i uczyli się tych wszystkich dowodów na istnienie Boga, pięć dróg Tomasza, jeszcze z Anselma dowód i tak dalej, jeszcze zakład Paskala. Wszystkiego się tego nauczyli, pozdawali, dostawali oceny na świadectwach. I po tym wszystkim są pytani, wiara jest racjonalna czy nieracjonalna? Nie, nie jest nieracjonalna. Żadnego przełożenia między tym, nie, czego się nauczyli, a własnym sposobem życia. Jest wielkie pytanie o to, poznajemy, uczymy się, kształcimy. Jaka jest moc w sobie? Ono cię do czego kiedykolwiek uruchomiło? Po tym prologu Łukaszowym słyszymy, jak Jezus przychodzi do Nazaretu. Skończyło się na 21 wersecie. Dziś spełniły się te słowa, któreście słyszeli. I zaraz następne zdanie, reakcja ludzi, którzy słuchali Jezusa, była taka. A wszyscy mu przyświadczali i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z jego ust. Słowo Jezusa nie było tylko słowem mądrym. Było słowem pełnym łaski. To jest ostatecznie ta moc, która jest ukryta w Słowie. To nie jest tylko moc, ta, nie wiem, że w Słowie się kryje jakiś imperatyw, który ci każe coś zrobić. Nie, tylko w Słowie kryje się uposażenie, kryje się łaska, kryje się uzdolnienie, że możesz to Słowo wypełnić, że ono się może na tobie zrealizować. Jest dyspozycja od Boga. Ta moc jest ostatecznie mocą Ducha, który cię uzdalnia, który cię popycha, który sprawia, że to jest możliwe. Spotykając się z Bogiem w Słowie, nie tylko wiem, że jest mądry, tylko że mnie kocha, że mnie uzdalnia. Dzisiaj się kończą Światowe Dni Młodzieży w Panamie i Ewangelią, która prowadziła te dni, była Ewangelia Zwiastowania. Nie? Anioł przychodzi do Maryi i pierwsze, co jej mówi, jesteś pełna łaski. Jest jakaś perspektywa niesamowita, opisana Słowem Boga i Maria, niechby było, zrób, koniecznie zrób to. A to jest doświadczenie mocy Boga, mocy Słowa. I jak anioł z nią rozmawia w imieniu Boga, to argumentuje mocą Słowa. Mówi, twoja krewna Elżbieta poczęła syna, jest w szóstym miesiącu, wszyscy nazywają ją niepłodną. Ona jest w szóstym miesiącu, bo nie ma u Boga słowa niemożliwego. Bóg jak mówi, to nie po to, żeby sobie pogadać. Bóg jak mówi, to już się rozgląda, na kim się to słowo spełni. I da ci siłę, żeby się na tobie spełniło.
I to jest sposób na słuchanie słowa. Dlatego jest tyle mowy. Czytacie o tym, przecież widzicie, że o tym jest dyskusja w Kościele. Katecheza nie wystarczy. Katecheza to jest ważny obszar działania Kościoła, ale katechizm nie jest natchniony. Nie ma natchnienia w katechizmie. Jest natchnienie w Słowie Boga. Zrozumieć to, do czego cię wzywa wiara, jest ważne. Ale nie wszystko zrozumiesz. Nie wszystko się ułoży w jakiś, nie wiem, sylogizm, dowód. Wiara szuka zrozumienia. Ale potrafi przekraczać też takie momenty, kiedy się zderza absolutnie z tajemnicą. Katecheza nie wystarczy. Przy całej swojej wadze, przy całym swoim znaczeniu nie wystarczy. Jest potrzebne spotkanie ze Słowem Boga w doświadczeniu Jego mocy, pewności, siły. Ten to zna, kto Boga spotkał i wie, że na Nim się może oprzeć. Boga spotkał, nie książkę, nie teorię, nie wykład. Boga, który mówi i daje łaskę. Amen.